Jutro będziemy mieć taki maj, jaki zawsze chcielibyśmy oglądać. Będzie słonecznie i ciepło. Witam Państwa, Marzena Słupkowska. Monopol na pogodę będzie mieć wyż rozciągający się od Hiszpanii przez Polskę aż po Rosję. Przed nami pogodna noc. Tylko na Pomorzu możliwe słabe opady, a w Bieszczadach początkowo burze. Niektóre z mocnymi opadami i porywistym wiatrem. Najchłodniej na Suwalszczyźnie. Tu zaledwie 3 stopnie. W pozostałych regionach od 7 do 13 na Zinie Szczecińskiej. Przed południem trochę niegroźnych chmur pojawi się na krańcach północno-zachodnich. Na pozostałym obszarze mnóstwo słońca. Już około godziny 9. Na termometrach będzie od 12 stopni na Wybrzeżu Gdańskim przez 15-16 do 17 na zachodzie. Kilka godzin później od 18 na Podlasiu przez 21-22 do 24 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Ciśnienie nieznacznie spadnie. Warszawskie barometry pokażą 1014 hektopaskali. W drugiej części dnia lazurowe niebo i samo słońce. W czwartek wakacyjnie i pogodnie. W województwach zachodnich termometry pokażą 26 stopni. W głębi kraju 24. Na wschodzie 21-22. W piątek również słonecznie i gorąco do 26-27 stopni. Dopiero pod wieczór na Pomorzu Zachodnim przybędzie chmur, miejscami popada i zagrzmi. W sobotę lokalnie będą dokuczały groźne burze z ulewami, opadami gradu i porywistym wiatrem. A więc tym bardziej cieszmy się najbliższymi pięknymi dniami. Życzę Państwu przyjemnego wieczoru. Do zobaczenia.